dobry, witam was moi drodzy. Dzisiaj, oczywiście, nawiązujemy do odcinka o naszym wielkim, wspaniałym kompozytorze Fryderyku Chopinie. I rozpoczynamy chyba od najczęściej pojawiającego się pytania, które zadała m.in. Lena Lentisko 13, czy Alicja Czarodziejka, a mianowicie o temat bardzo emocjonujący, czyli kobiety w życiu Chopina. I tutaj faktycznie musimy zwrócić uwagę na jedną zasadniczą i chyba najważniejszą sprawę. To znaczy, że Chopin posiadał cały zestaw cech. Które czyniły z niego świetnego kandydata na męża, był obyty, miał świetne maniery, a na dodatek wyglądał bardzo dobrze. No tutaj zresztą widzimy go na portrecie jego miłości Marii Wodzińskiej, i śmiało możemy powiedzieć, że był przystojny. Poza tym umiał odnaleźć się w świecie, w świecie przede wszystkim bogatych, dlatego, Chodziła po salonach taka plotka, że Chopin to jest naprawdę dobra partia. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety w jego życiu, to ja uważam, że są cztery takie najważniejsze postaci, które powinniśmy wyróżnić, dlatego że to one częściowo miały na niego bardzo silny wpływ. Zacznijmy od pierwszej kandydatki, czyli od Konstancji Gładkowskiej. Ona pięknie śpiewała, zakochał się w niej w trakcie koncertu i napisał o niej następująco. Mam już swój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim, już od pół roku służę. Uczucie do pięknej Konstancji Chopin bardzo długo trzymał w tajemnicy, a zaraz przed wyjazdem do Wiednia nawet wymienił się z nią pierścionkami na znak przywiązania. Konstancja ten pierścionek przechowywała do końca swoich dni. Ale niestety sam związek nie przetrwał. Dlatego przechodzimy płynnie do następnej kandydatki, czyli do Delfiny Potockiej. To jest miłość Zygmunta Krasińskiego przede wszystkim, muza. Polskich poetów romantycznych, ale to właśnie do Delfiny Potockiej Chopin miał pisać rzekomo po latach znalezione w cudowny sposób listy erotyczne, które niestety okazały się być fałszywkami. Natomiast sama Delfina była piękną kobietą, niezwykle umuzykalnioną, i ona sama również kochała muzykę Chopina. Więc przechodzimy do trzeciej kandydatki, do Marii Wodzińskiej, z którą Chopin nawet się zaręczył. Do ślubu ostatecznie nie doszło, a źródła, przekazy pokazują nam jednoznacznego winowajcę takiego stanu rzeczy, którym była, zgadnijcie, oczywiście przyszła teściowa, bo kto by inny. I to ona, właśnie według tych przekazów, doszła do wniosku, że Chopin jest zbyt chorowity, dlatego nie będzie w stanie utrzymać jego córki, związek, Ostatecznie nie przetrwał. I na sam koniec zostawiamy sobie ten najbardziej emocjonujący związek z francuską ekscentryczką, czyli z Georges Sond. To ona była kobietą numer jeden w życiu Chopina, a Chopin poznał ją w 1836 roku, kiedy Georges Sond należała już do artystycznej elity. Ich związek przetrwał aż do 1847 roku, co jak na standardy Chopinowskie było naprawdę bardzo dobrym wynikiem i pojawiały się takie głosy, że ta ekscentryczna jak na owe czasy kobieta bardzo szkodziła Chopinowi. Ale tutaj śmiało możemy użyć naszego ulubionego frazesu pod tytułem nic bardziej mylnego, dlatego że cała masa badaczy twierdzi, że było odwrotnie. To znaczy przy niej właśnie Chopin miał najbardziej płodny okres swojego życia. Oczywiście w kontekście tutaj przede wszystkim powstawania dzieł, bo o takiej płodności w kontekście ich związku można mówić, a sama sąd przyczyniła się do przedłużenia tego kruchego życia naszego wspaniałego kompozytora i to właśnie wyjazdy z nią, na przykład na Majorkę, miały dobry wpływ na jego zdrowie. Dlatego powinniśmy zapamiętać ją raczej dobrze. Ale Georges Sąd zarówno wtedy, jak i dzisiaj budzi wielkie kontrowersje, dlatego nie dziwi fakt, że następne pytanie również jej dotyczy. Tym razem zadaje je Skoczyla Mirek 17. A co z plotkami na temat Georges Sąd? Dość szerokim echem odbiło się, że była mężczyzną, jak to było. Plotki o tym, że sąd była mężczyzną, pojawiały się już wtedy. No, trudno się dziwić. Mamy standardy rzeczywiście XIX-wieczne. A tutaj jest kobieta, która ubiera się jak mężczyzna, kopci cygara w taki nonszalancki sposób, a do tego ma tak liczne romanse, których dzisiaj by się nawet nie powstydził najlepszy warszawski żigolak. No i teraz mamy to skonfrontować z faktami. Wydaje mi się, że tą całą masę romantycznych historii o niej burzy nieco historia, że po prostu urodziła dwójkę cudownych, zdrowych dzieci, syna i córkę, i właśnie w kontekście córki pojawia się bardzo tajemniczy wątek, który miałby tę córkę łączyć w jakiś sposób z naszym wspaniałym kompozytorem. Do dzisiaj badacze spierają się, czy była to relacja bardziej ojcowska. Czy była to taka relacja nieco mniej ojcowska i jedni drugich do końca przekonać nie mogą, dlatego pozostanie to jedna z tajemnic historii do dzisiaj nie do końca rozwiązana? Zostawmy w takim razie już życie miłosna naszego kompozytora i skupmy się na jego muzyce i oto pyta naukowo TV15. Czy jakieś jego utwory były inspirowane miłością do ojczyzny i patriotyzmem? Tutaj takim pierwszym skojarzeniem chyba wszystkich jest tak zwana etiuda rewolucyjna, włączmy, czyli tak naprawdę etiuda c-moll. I faktycznie tutaj, podobnie jak w kontekście tego domniemanego związku między córką Georges Sond a Fryderykiem Chopinem, istnieją bardzo silne dwa. Stanowiska. Pierwsze z nich mówi o tym, że na pewno tutaj, w kontekście Mazurków czy Polonezów, muzyka Chopena była bardzo silnie inspirowana polskością. A drugie stanowisko mówi, że takich związków większych. Nie mam. Natomiast ja pozwolę sobie przytoczyć bardzo ciekawe stanowisko pewnego francuskiego, i to jest ważne podkreślenie, francuskiego krytyka muzycznego, który w 1910 roku napisał tak o naszym Chopinie. W jego piersi biło serce polskiej rasy. Nie zna muzyka bardziej patriotycznego i narodowego. I właśnie chyba takim Chopina chcemy zapamiętać, jako tego, który na płaszczyźnie takiego uczuciowego życia, ale również muzycznego, te związki z Polską miał naprawdę silnie rozwinięte. Jak było naprawdę, tego się pewnie już nie dowiemy, bo sprawę utrudnia fakt, że nasz genialny muzyk od 165 lat po prostu nie żyje. I ostatnie pytanie pochodzi od samego Jurka Killera: czy to prawda, że nauczyciel Chopina zrezygnował z nauczania jego, bo był on lepszy niż on? pomijając składnie, bardzo mi miło, że w polimatach plus uczestniczą tak wybitne jednostki jak zadające pytania, ale co do sedna sprawy, musimy zauważyć, że Wojciech Żywny, ten mały, cichy bohater pochodzący z Czech, nie był najwybitniejszym nauczycielem muzyki, który był dostępny w tamtym czasie w Warszawie, ale miał jedną niezwykle ważną cechę. To znaczy, nie wkładał naszego Chopina w sztywne ramy muzyki. Już bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, że ma do czynienia z jednostką wybitną. Dlatego raczej postanowił, aby Chopin rozwijał się samodzielnie, raczej inspirował go, niż akademicko nauczał, i to przyniosło owoce, bo kiedy patrzymy na wpis, który wieńczył ukończenie szkoły głównej muzyki dzisiaj Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopena, to możemy tam zobaczyć dopisek niebyle kogo, bo samego Józefa Elsnera rektora, który napisał obok Chopena geniusz muzyczny. Na szczęście także w tej instytucji dano mu dużo swobody, dzięki temu ten talent tak bardzo się rozwinął. Natomiast, odpowiadając na Twoje pytanie, Jurku, faktycznie jest tak, że w pewnym momencie Wojciech Żywny zdał sobie sprawę z tego, że uczeń przerósł Mistrza, i od tej pory Wojciech Żywny raczej zamienił się w takiego przyjaciela rodziny, który tylko dogląda młodego Fryderyka. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.